serdecznie, ogromnie dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że czuję się ogromnie zaszczycona tym, że mogłam udzielić patronatu marszałka Sejmu temu właśnie wydarzeniu, które odbywa się w tej przepięknej scenerii Zamku Królewskiego. Proszę Państwa, 30 lat funkcjonowania Fundacji to jest naprawdę kawał czasu. Z pewnością zaczynaliście Państwo od niczego, od pomysłu. Ale jeśli patrzy się na pana Marka Kalbarczyka, który powiedział, że improwizuje za każdym razem, to chcę powiedzieć, panie Marku, że ja idąc pańskim śladem również będę improwizować. Zaczynaliście Państwo pewnie od zera, od pomysłu, ale trzeba było zgromadzić wokół siebie ludzi. Patrząc na pana Marka, mogę powiedzieć, że ma pan w sobie tyle empatii, tyle wrażliwości, ale jednocześnie tyle miłości do życia, do ludzi, że nie dziwię się, że udało się panu wokół siebie zgromadzić takich fantastycznych współpracowników, którzy trwają przy panu i którzy wspólnie z panem przez te 30 lat tę fundację rozwijali. To nie jest takie proste, założyć fundację, utrzymać ją przez 30 lat, a właściwie nie utrzymać, ciągle ją rozwijać. Państwo pokazujecie, że mimo swoich ograniczeń dla was nie ma granic. Wy te granice i bariery przekraczacie i to w taki piękny sposób. Ten film, który przed chwileczką miałam okazję obejrzeć, naprawdę mnie wzruszył. I słuchając lektora, a myślę, że są to przemyślenia pana Marka, muszę powiedzieć, że widzę w panu nie tylko społecznika, działacza, ale także filozofa, odkrywcę, wynalazcę, człowieka, który mógłby obdzielić swoimi zdolnościami bardzo, bardzo wielu ludzi. Ale ja też myślę, że ta fundacja przez te 30 lat mogła się tak pięknie rozwijać również dlatego, że potrafiliście państwo stworzyć niezwykłą wspólnotę. Wspólnotę ludzi niewidzących, niedowidzących, ale taką wspólnotę, w której znalazło swoje miejsce także olbrzymie grono ludzi widzących. Znaleźliście państwo tam swoich przyjaciół, którzy są wam wierni, którzy są z wami do dnia dzisiejszego. Pokazaliście państwo w tym filmie tylko niewielki fragment, ale ja mam wyobraźnię i potrafię sobie wyobrazić, jak to wygląda na co dzień. Mnóstwo cennych inicjatyw. Widzimy, że osoby, które nie widzą albo które niedowidzą, mogą realizować swoje marzenia, swoje plany, mogą się kształcić, mogą być ludźmi wybitnymi. Państwo im to pokazaliście. A my, jako państwo, powinniśmy wam pomagać, bo jesteście częścią, bardzo ważną częścią całego polskiego społeczeństwa, pełnowartościową. Jestem wdzięczna, że mogę być tutaj dzisiaj razem z państwem i kiedy słuchałam tego, co mówił lektor podczas tego filmu, to muszę państwu powiedzieć, że jestem naprawdę poruszona. Dlatego, że zgadzam się, panie Marku, z panem, że te ograniczenia, które państwo macie, ale przecież oprócz osób niedowidzących są osoby z innymi niepełnosprawnościami, to Pan Bóg obdarzył każdego z nas jakimiś talentami. I myślę, panie Marku, że jedną z zalet, fantastycznych zalet tej fundacji jest to, że pozwalacie osobom niewidzącym i niedowidzącym odnaleźć w sobie te talenty i pomóc je rozwijać. Więc bardzo się cieszę, że na progu tego nowego 2022 roku mogę być z państwem i mogę po pierwsze podziękować, naprawdę bardzo serdecznie podziękować założycielom tej fundacji, wszystkim pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom za wspaniałą pracę, bo państwo wspieracie także państwo polskie. To jest wasz olbrzymi wkład w pomoc osobom niepełnosprawnym. Bardzo za to dziękuję i chciałabym skorzystać z tej okazji, żeby na początku nowego roku złożyć państwu oprócz podziękowań także najserdeczniejsze życzenia. Życzyć państwu, żebyście w tym 2022 roku, który będzie rokiem z pewnością trudnym, pod wieloma względami. Sami widzimy, jak ogranicza nas pandemia, ale to nie jedyny kłopot, z którym będziemy się pewnie zmagać. Życzę państwu tak wiele optymizmu, zapału, ile pokazaliście do tej pory. Życzę wam wielu inicjatyw, spełnienia wszystkich planów na ten rok i tego, żeby grono przyjaciół, nie tylko wśród osób niedowidzących, niewidzących, ale przede wszystkim
wśród osób widzących było coraz większe. Gratuluję, panie Marku, naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co państwo robicie. Czasami nam, osobom w pełni sprawnym, może być wstyd, że potrafimy na co dzień na wiele rzeczy narzekać. Państwo nie narzekacie, państwo cieszycie się każdym dniem, każdą chwilą i to jest najcenniejsze i za to wszystkim państwu, szczególnie panu, panie Marku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego.